Nie będę politycznie poprawny, ale to byli polscy obywatele, którzy zdradzili naród polski i wystąpili wrogo przeciwko naszym żołnierzom. Szczególnie pojedynczy żołnierze to ginęli. Wczesnym rankiem Rosjanie ponawiają ataki i zdobywają cmentarz prawosławny oraz ulicę Jerozolimską. Dowodzący obroną generał Przeździecki wydaje rozkaz kontruderzenia, które wypiera Sowietów z zajętych przez nich pozycji. Czerwonoarmiści ponoszą duże straty, ale Polacy są za słabi, aby wyprzeć napastników za rzekę. Cały czas do miasta ściągają nowe oddziały sowieckie. Teraz Rosjanie zmieniają taktykę. Czołgi i wozy pancerne ubezpieczane są przez grupy szturmowe, które mają za zadanie atakować konkretne cele w mieście i bez przerwy usiłują sforsować most drogowy nad Niemnem, aby połączyć się ze swoimi oddziałami po drugiej stronie rzeki. Ten zamiar skutecznie udaremnia podporucznik Nosalik, który działkiem przeciwlotniczym niszczy kolejne wjeżdżające na most sowieckie czołgi. To w dużej mierze dzięki niemu udało się Polakom utrzymać miasto w swoich rękach przez 2 dni. Generał Przeździecki wydaje polskim żołnierzom rozkaz wycofania się z miasta. Do nocy większość obrońców opuszcza swoje pozycje. Tylko nieliczni pozostaną i będą bronić się zaciekle do ranka następnego dnia. Mimo wyraźnych oznak opuszczenia miasta przez wojska polskie, Rosjanie, pomni nauczki, jaką otrzymali w ciągu ostatnich 2 dni, boją się pozostawić swoje wojska w Grodnie na noc i wycofują się z większości jego ulic. Ostatecznie zajmą Grodno następnego dnia i rozstrzelają grupę kilkudziesięciu polskich oficerów, którzy dostali się do niewoli. W Berlinie odbyła się tajna konferencja zwołana przez szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Heydricha. Jej celem było tak zwane ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej na terenach Polski. Wnioski z konferencji dotyczące metod eksterminacji osób narodowości żydowskiej zostały przekazane do dowódców grup operacyjnych Policji Bezpieczeństwa. Na całej długiej granicy Polski z Rosją, ponad 1400 kilometrów, scenariusz był podobny. Wszędzie Żydzi witali z radością Armię Czerwoną, rzucali im kwiaty, pojedynczych Polaków mordowali albo wydawali Rosjanom już gotowe listy nazwisk, żeby ich zaaresztować. Podczas wizyty na Pomorzu Adolf Hitler zwiedza Kępę Okrzywską i wydaje polecenie, by Gdynia po wieczne czasy nazywała się Gottenhafen. W Wielkiej Brytanii przywódca Labour Party Greenwood w oświadczeniu nadanym przez radio mówi, że sprawa Polski to sprawa honoru robotników całego świata. I niech wie ten rzekomo socjalistyczny Związek Republik Sowieckich, że proletariusze wszystkich krajów nie zapomną nigdy haniebnej zdrady dokonanej w stosunku do Polski. Komunikat dowództwa niemieckich wojsk lądowych podaje, że opór stawiany jest jeszcze tylko w Warszawie i w Modlinie, na południowy wschód od Warszawy koło Góry Kalwarii i na Półwyspie Hel. Wykorzystując sytuację zbliżania się oddziałów Armii Czerwonej i jednocześnie odchodzenia na zachód wojsk niemieckich, dowódca Armii Prusy, generał Dąb-Biernacki, decyduje o zmianie kierunku odwrotu swoich wojsk i uderzeniu na Niemców. Polacy mają zaatakować między Tomaszowem Lubelskim a Zamościem. Przez 3 dni pod Cześnikami będzie trwała nierozstrzygnięta w końcu bitwa z wojskami 7. Korpusu. Początkowo strona polska jest stroną dominującą i wypiera z miejscowości Niemców. Ale potem obie strony zalegają i mocno bronią swoich pozycji. Niemcy atakują czterokrotnie i czterokrotnie zostają wyparci ogniem artylerii oraz w bezpośrednich atakach na bagnety. Straty po obu stronach są bardzo duże. W niektórych jednostkach sięgają 50%.
Jednocześnie w okolicach Tomaszowa jednostki Armii Modlin generała Przedrzymirskiego atakują wycofujących się Niemców. Właszczowie uwalniają grupę 60 Polaków ustawionych już do rozstrzelania. Miejscowa ludność, tak zwana, myśmy ich nazywali ruskie albo białoruskie. Nikt nie mówił wtedy Ukraińcy. Ukraińcy może gdzieś byli pod Kijowem, a tu byli ruskie albo białoruskie. Ale oni mieli kontakty widocznie z Rosjanami, bo znajdowaliśmy w tych hutorach i po wsiach dużo broni rosyjskiej i jak się obchodzić z tą bronią. Ostatnie oddziały rozbitej Armii Pomorze przedzierają się w rozproszeniu do Warszawy przez Puszczę Kampinoską w rejonie Palmir. W czasie walk Niemcy rozbijają je na małe grupki, większość żołnierzy biorąc do niewoli. Poddaje się m.in. dowódca armii generał Bortnowski. Na wybrzeżu broni się nadal osamotniony Hel. Na północy pułk Korpusu Ochrony Pogranicza Głębokie przekracza granicę polsko-łotewską. W środkowej części kraju grupa generała Orlik-Rückemana, wycofując się na południe, przekracza Styr. Wojska sowieckie zajmują Kowel. Jak przechodziliśmy miasto Dywin i Wyżła, takie zaplute miasteczka, i tam jak o bladym świcie doszliśmy, była mgła, zobaczyliśmy nagle przed nami patrole milicji żydowskiej z opaskami, z karabinami i brama triumfalna. Pierwszy raz w życiu wtedy Lenina zobaczyłem w takim ceratowej, jakiś obrazek był. We Lwowie nad ranem pod miastem dochodzi do spotkania przedstawicieli polskich i rosyjskich. Toczone są rozmowy na temat ewentualnej kapitulacji miasta przed stroną rosyjską. Komuniści, chcąc wywrzeć większy nacisk na rokujących Polaków, jednocześnie atakują miasto, ale ich oddziały zostają odparte przez obrońców. W ciągu dnia czerwonoarmiści zajmują opuszczone przez Niemców pozycje wokół miasta. Pod wieczór w dowództwie obrony Lwowa głównodowodzący obroną generał Langner informuje zebranych o podjętej decyzji oddania miasta Sowietom. Część obecnych protestuje. Żołnierze proponują generałowi próbę przebicia się do granicy węgierskiej luką między odchodzącymi oddziałami niemieckimi a nadciągającymi rosyjskimi. Ale Langner propozycję zdecydowanie odrzuca i zabrania podobnych akcji jakimkolwiek oddziałom. Widzę na dalekim czołgu jasną plamę. Nagła, straszna pewność. Śmiercionośna maszyna toczy się naprzód, a ja stępiała na wszystko, lecę prosto na nią. Przeraźliwy zgrzyt. Czołg staje tuż przede mną. Na łbie czołgu rozkrzyżowane dziecko. Chłopczyk. Krew z jego ran płynie strużkami po żelazie. Zaczynamy uwalniać rozkrzyżowane, skrępowane gałganami ramiona chłopca. Nie zdaję sobie sprawy, co się wokół dzieje. A z czołgu wyskakuje czarny tankista. W dłoni trzyma Browning. Z sąsiedniego domu z podniesioną do góry pięścią wybiega młody Żyd. Ochrypłym głosem krzyczy. O coś oskarża nas i chłopczyka. Dla mnie oni nie istnieją. Widzę tylko oczy dziecka, pełne strachu i męki. Danka jednym ruchem unosi dziecko z czołgu i składa na nosze. Ja już jestem przy jego głowie. Chwytamy nosze i pozostawiając oniemiałych naszym zuchwalstwem oprawców, uciekamy w stronę szpitala. Chłopczyk ma 5 ran od kul karabinowych i silny upływ krwi, ale jest przytomny. Poszedł na bój, rzucił butelkę z benzyną na czołg, ale nie zapalił, nie umiał. Wyskoczyli z czołgu, bili, chcieli zabić, a potem skrępowali na czołgu. Nie pomaga transfuzja krwi. Chłopiec coraz słabszy. Zaczyna konać, ale kona w objęciach matki i na skrawku wolnej Polski, bo szpital wojskowy jest ciągle w naszych rękach. Matka umierającego chłopca, zrozpaczona, jednocześnie pobudzona czynem synka, szepcze mu: Tadzik, ciesz się, polska armia wraca. Ułani z chorągwiami śpiewają.
Wprawdzie decyzja o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, czyli wymordowaniu przez Niemców wszystkich Żydów w Rzeszy i krajach okupowanych przez Rzeszę, zapadła w styczniu 1942 roku w Berlinie, ale eksterminacyjne zamierzenia w stosunku do Żydów na okupowanych terytoriach Polski planowane były i realizowane już od września 1939 roku. To właśnie 21 września szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, RSHA, Heydrich, wydał rozkaz do dowódców grup operacyjnych Policji Bezpieczeństwa, osławionych, złowrogiej sławy, Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei, podjęcia pierwszego etapu realizacji planu zmierzającego do owego ostatecznego celu, jak nazwał to w tym dokumencie, do koncentracji ludności żydowskiej z prowincji w wielkich miastach. Był to także pierwszy krok na drodze do uruchomionego za chwilę tworzenia odrębnych żydowskich dzielnic mieszkaniowych, żydowskich gett w większych miastach okupowanej Polski. Jak później weszliśmy do miasta, to z przerażenia stwierdziliśmy, w wielu miejscach w straszliwie, chamski, bandycki sposób pomordowane zwłoki naszych Polaków, urzędników, pocztowcy i tak dalej. Wszedłem do poczty polskiej, to proszę mi wierzyć, ja pamiętam to, na całe życie będę pamiętał, ale jak to się mówi, ręka, noga, mózg na ścianie. Dzieci, nie dzieci, wszystko. W radzieckiej prawdzie ukazuje się informacja o ustanowieniu linii demarkacyjnej pomiędzy Niemcami a Rosją wzdłuż rzek Pisa, Narew, Wisła, San. Pozostawia ona województwo lubelskie i część województwa warszawskiego z prawobrzeżną, ciągle walczącą częścią stolicy po stronie sowieckiej. Zgodnie z tymi ustaleniami Rosji przypada 3/5 terytorium Polski. Oddziały Armii Czerwonej przejmują od Niemców Białystok. Tak opisała to prawda. Na przedmieściu miasta spotkali się przedstawiciele robotniczo-włościańskiej Armii Czerwonej oraz dowództwa Armii Niemieckiej. W przeddzień przedstawiciele dowództw Czerwonej i Niemieckiej Armii porozumieli się co do szczegółów przekazania Białego Stoku. Oficer niemiecki zapoznał komisarza pułkowego Rykowa z planem posterunków w mieście i prosił o zastąpienie ich żołnierzami sowieckimi. O godzinie 2 po południu nastąpiła zmiana posterunków. Przy najważniejszych obiektach gospodarki miejskiej stanęły posterunki czerwonoarmistów. Hitlerowcy przekazują Sowietom również Brześć nad Bugiem, gdzie przed generałem Heinzem Guderianem i kombrygiem Siemionem Krivoszajnem odbywa się wspólna niemiecko-sowiecka defilada. Po opuszczeniu Grodna większość obrońców wycofuje się na północ w kierunku Litwy. Po przekroczeniu Niemna stają wokół wsi Kodziowce. W nocy natykają się na nich szpice sowieckiej brygady pancernej. Polscy ułani atakują oddział sowieckiej piechoty, który zaskoczony ponosi straty, ale jednocześnie czerwonoarmiści rozpoczynają atak na wieś z trzech stron. Polacy odpowiadają ogniem karabinów, ale nie przynosi to żadnego skutku. Wykorzystują więc spuszczoną z taborowych samochodów i rozlaną do butelek benzynę. Kiedy zabraknie butelek, rekwirują nawet chłopskie lampki naftowe. W ten sposób kawalerzystom uda się zniszczyć ponad 20 pojazdów pancernych. Niektórzy wskakują na czołgi i kolbami karabinów niszczą lufy nieprzyjacielskiej broni maszynowej. Nad ranem pojawiają się kolejne oddziały pancerne, a Polacy wycofując się ponoszą ciężkie straty. No jak byliśmy w Puszczy Białowieskiej, to tam jeszcze te żydowskie sklepy były, prawda? Żeśmy robili zakupy. Ja chciałem sobie głównie zakupić chustki do nosa, bo mi stale były potrzebne. No na przykład, daję taki przykład głupi, idiotyczny. No ale to były zakupy, no. No płaciliśmy, mieliśmy pieniądze. Oni niechętnie je przyjmowali, ale musieli nam sprzedać, prawda? No ostatecznie płaciliśmy za to. To nie było to, żeśmy ograbili sklep. Mieliśmy pieniądze. Jedna z ostatnich grup wojsk wycofujących się po klęsce nad Bzurą usiłuje przedrzeć się do Warszawy.
zebrana przez generała Bołtucia z resztek armii Pomorze i z żołnierzy pilnujących magazynów amunicyjnych w Palmirach, usiłuje przedostać się do stolicy wzdłuż drogi z Modlina. Przez cały dzień prowadzona przez generała Bołtucia walczy zażarcie w okolicach Młocin. Jednak wyparta i zatrzymana w Łomiankach zostaje rozbita. Ginie też generał Bołtuć. W Warszawie generał Kutrzeba podpisuje rozkaz rozwiązujący Armię Poznań i wcielający jej nieliczne oddziały do Armii Warszawa. Na Pradze, pod folwarkiem Zacisze, ginie zastrzelony podczas wymiany ognia niemiecki generał pułkownik baron Werner von Fritsch. Do 1938 roku był naczelnym dowódcą wojsk lądowych Rzeszy. Potem odsunięty przez Hitlera, został honorowym dowódcą 12 Pułku Artylerii, z którym uczestniczył w walkach o Warszawę. W cegielni Boryszew koło Sochaczewa Niemcy dokonują mordu na 50 żołnierzach Batalionu Obrony Narodowej, którzy poddali się do niewoli po walkach nad Bzurą. Tego samego dnia rozstrzeliwują także pierwszą grupę 80 psychicznie chorych ze szpitala w Kocborowie. Jeden z patroli poinformował, że szosa do Brześcia z Warszawy jest już właściwie opanowana przez Niemców, bo tak sobie jeżdżą tam samochody wojskowe. I ten patrol zaobserwował łazika takiego wojskowego z oficerami i z generałem. No, poznali po tym, że to był generał, bo miał wyłogi czerwone tutaj na mundurze. I otworzyli z zasadzki ogień. To był ogień poprowadził podchorąży Dzierżawski. I jak później starali się zorientować o skuteczności tego ognia, no to okazuje się, że generał był zabity, względnie był tak ciężko ranny, że nie dawał w ogóle znaku życia. Między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim trwają walki grupy generała Dąby Biernackiego. Polacy usiłują przedostać się na południe do Lwowa. To już ostatni akord tej kilkudniowej bitwy. Polakom udaje się zniszczyć część oddziałów niemieckich, zdobyć mniejsze miejscowości, ale nie udaje im się odzyskać samego Tomaszowa, a tędy prowadzi droga na południe. Razem z ułanami brygady do ataku ruszają żołnierze 1. Dywizji Piechoty Legionów. Uderzają w kierunku na Tarnawatkę, tocząc po drodze zaciekłe boje w płonącym Falkowie, skąd w końcu udaje im się wyrzucić Niemców. Podchodząc pod Tarnawatkę, polska dywizja ostatkiem sił w ataku na bagnety zdobywa pozycję niemieckiej artylerii oraz kilka dział. Ale z zachodu nadciągają świeże siły nieprzyjaciela, które natychmiast ruszają do kontrnatarcia. Oddziały Legionów topnieją w morderczym ogniu nieprzyjaciela, a ich dowódca nadaje w końcu drogą radiową meldunek. Bitwa skończona, jestem rozbity, jedno pobojowisko trupów i rannych odmeldowuje się. Przestają istnieć także inne polskie dywizje i bataliony, roznoszone uderzeniami czołgów. Atakujący z Tomaszowa i Zamościa Niemcy spychają Polaków na wschód. Na wybrzeżu broni się nadal Hel. W środkowej części kraju grupa generała Orlik-Rykemana toczy walki z komunistycznymi dywersantami. W Wilnie ukazuje się w języku białoruskim pierwszy numer pisma Wileńska Prawda. W Lwowie generał Żegota Januszajtis rozpoczyna organizowanie konspiracyjnej organizacji. Pod Lwowem przedstawiciele Armii Czerwonej przyjęli i podpisali bez dyskusji warunki kapitulacji zaproponowane przez głównodowodzącego obroną generała Langnera. W protokole o przekazaniu miasta Sowietom stwierdzono m.in., że oficerom wojsk polskich gwarantuje się osobistą swobodę i nietykalność ich osobistej własności. Rosjanom zależy na szybkim zajęciu miasta, więc nie przywiązują wagi do sformułowań umowy. Nie zamierzają jej dotrzymać. Po południu wkraczają do Lwowa. Od razu pojawiają się funkcjonariusze NKWD. Pierwsze ich ofiarą padły rozbrojone oddziały policjantów. Wszystkich wymordowano natychmiast po wyprowadzeniu z miasta, tuż za rogatkami. Następni byli oficerowie wojska, których wbrew ustaleniom otoczono kordonem i pognano pieszo do Tarnopola. Po załadowaniu do wagonów bydlęcych wywieziono w głąb Rosji. Kilka miesięcy później zostaną zamordowani.
Jednak nie wszyscy podporządkowali się rozkazowi kapitulacji. Opór poszczególnych grup broniących miasta będzie trwał do wieczora. Opór na tyle silny, że bolszewicy do jego złamania musieli użyć artylerii. Część oficerów, nie mogąc znieść wieści o kapitulacji, popełnia samobójstwo na Placu Bernardyńskim, przed gmachem dowództwa okręgu korpusu. Aż przyszła noc ostatnia. Pierwsza spokojna noc, bez strzałów. Przeraźliwie cicha i dlatego taka okropna, bez nadziei. Wieczorem na odprawie powiedziano nam wszystko. To już był koniec. Rano na wyznaczonych punktach mieliśmy składać broń. Wróciłem do żołnierzy i powtórzyłem im wiernie wszystko, co mi zlecono. Zapadła grobowa cisza. Gdy skończyłem, nie padło ani jedno słowo. Tej nocy nikt z nas oka nie zmrużył. Siedzieliśmy wszyscy razem zgnębieni, przybici. Skończona walka. Niepotrzebny dalszy trud. O świcie przystąpiliśmy do rozbierania barykady. Pracowaliśmy w takim nastroju, jakby nam własne groby kopać kazano. Zbiegli się ludzie z okolicy, pomagali, z płaczem niektórzy. Zarządziłem ostatnią zbiórkę. Stanęli sprawnie. Sierżant zdał raport. Ostatni raz prezentowali broń. Na chwałę ojczyźnie. Na cześć najdroższemu miastu, które trzeba było porzucić. Po agresji sowieckiej rząd Rzeczpospolitej zdecydował nie domagać się od Rumunów wypełnienia ich zobowiązań sojuszniczych w stosunku do Polski, czynnego wystąpienia przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Polacy domagali się jednak, bo mieli prawo się tego domagać, życzliwej neutralności, wypełnienia chociażby tak zwanego droit de passage, zapewnienia prawa przejazdu władzom Rzeczpospolitej ewakuującym się do Rumunii w drodze do Francji. Tymczasem władze Rumunii uległy żądaniom Niemiec i Związku Sowieckiego, a także zakulisowym naciskom rządu francuskiego i opozycyjnych czynników polskich i podjęły decyzję o internowaniu władz Rzeczpospolitej w Rumunii. Przed Polską na porządku dnia stanęła konieczność powołania nowych władz już na uchodźstwie w Paryżu, z zachowaniem, co niesłychanie ważne, konstytucyjnej ciągłości ich funkcjonowania. 22 września z Bukaresztu wyruszył do Paryża generał Władysław Sikorski.